Witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Alicja Młodecka, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii BWA. I od poprzedniej wizyty, kiedy tutaj Panią gościłem, nastały trochę zmian, ale zmian nie w sensie, że w samej galerii, tylko że no, co chwilę jakieś projekty, jakieś wystawy. To taki nasz statutowy obowiązek wystaw. Tak, w międzyczasie otworzyliśmy bardzo interesującą wystawę, która jest do 6 listopada pod tytułem Kolekcja Emocje. Kolekcja rzeźby ceramicznej Iwony Siewierskiej. Pani Iwony Siewierskiej, która zdecydowała się pokazać własną kolekcję, tam ponad 300 egzemplarzy najwybitniejszych twórców, głównie środowiska wrocławskiego, ale też ogólnopolskich z całej Polski, a także z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy, Australii, Stanów Zjednoczonych. Także jest bardzo piękna wystawa, na co gorąco zapraszam, jeszcze do 6 listopada macie Państwo. No, ona dopiero co otwarta została. No, na początku września była otwarta. A czyli to nie jest ta, bo kolejna była teraz? W ubiegłą środę otworzyliśmy w obecności ambasadora Federacji Rosyjskiej wystawę niewielką na terenie naszej galerii sprzedażnej Aleksandra Franco. To jest profesjonalista żyjący w tej chwili na terenie Polski, Ukrainiec, ale uprawiający malarstwo rosyjskie, takie prawdziwe, o którym wiemy, które znamy, takie z początku XX wieku, czyli tradycyjne, bardzo warsztatowo sprawne. Także z pejzażami właśnie rosyjskimi, z aktami, pięknie malowanymi kwiatami. Ale tak. Tradycyjne tu chodzi o technikę połączenia farb, czy znowu to, co się rysuje? Nie, chodzi o środki wyrazu i chodzi o to, jakie malarstwo było na początku XX wieku, czyli tak naprawdę malarstwo modernistyczne, czyli takie powracające, ukłaniające się w stosunku do terenu, na którym się tworzy. Na przykład na terenie Polski była Młoda Polska wtedy, więc tak zwany kierunek. Ale chodzi o to, że my jesteśmy opatrzeni z tym malarstwem, znamy to malarstwo. Chciałam też powiedzieć, że w tym samym dniu odbyło się otwarcie wystawy Puszkin w malarstwie i rysunku rosyjskim. Czyli cały czas ta taka tak, wschodnia część. Dlaczego? Dlatego, że była inauguracja Dni Rosyjskich na terenie regionu wałbrzyskiego. Powołano w tym czasie również Radę Odnowienia, Renowacji, czy nie wiem jak to nazwać, cmentarza żołnierzy radzieckich na Gaju. Była też wizyta ambasadora, generalnego konsula w obecności prezydenta miasta. Wszystkie te zadania były sprowokowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie Polska Wschód. Ta wystawa o Puszkinie jest realizowana przez Ośrodek Nauki i Kultury Rosyjskiej w Warszawie, więc bardzo szeroki program, który jakby zakończył się przepięknym występem chóru Oktoich na sali Maksymiliana. Wałbrzyska Galeria brała udział w realizacji wystaw, natomiast sama logistyka, organizacja całości to Stowarzyszenie Polska Wschód. Czyli współpraca tak widzę dosyć dobrze i ładnie się rysuje, bo ja jestem bardzo. To chyba nie pierwszy raz, no bo wcześniej też były wystawy takich wschodnich autorów, artystów. Tak, no i proszę Pana, zainteresowanie kulturą i sztuką wschodnich krajów od Polski wynika po prostu z ludzi, którzy mieszkają na naszym terenie, którzy po okresie wojennym, po II wojnie światowej zostali tu przesiedleni. Przecież to jest znane i zawsze ktoś korzeniami stamtąd są jakby takie sympatie, szczególnie jeżeli chodzi o okolice Wilna, Lwowa
czy teren dzisiejszej Białorusi, czyli Nowogródka. I te wystawy cieszą się u nas naprawdę wielką popularnością. Naprawdę, te wszystkie spotkania, czy Że w samym Wałbrzychu jest tutaj dużo przesiedlonych. Właśnie dlatego one się cieszą takim zainteresowaniem i właśnie dlatego realizujemy tego typu wystawy. Dlatego, że one, istnieje potrzeba społeczna. Jeżeli istnieje potrzeba społeczna, myślę, że instytucje upowszechnienia kultury powinny ją po prostu realizować. A co teraz? Mówię, że już wkrótce będzie kolejna wystawa. A no właśnie, to przymierzamy, podpisaliśmy umowę i 10 listopada zapraszam gorąco na wystawę. Myślę, że raczej wyjątkową, jeżeli chodzi o to miejsce. No chyba każda jednak ta wystawa może być. Inne są, ale ta jest naprawdę wyjątkowa, dlatego że w tej chwili uderzamy, chcemy zainteresować, przepraszam za to, uderzam widza świeżym malarstwem, radosnym, pełnym energii, energetycznym powiedziałabym, pani Beaty Falc, która pochodzi z Poznania, ukończyła tam akademię i reprezentuje środowisko jakby Wielkopolski, a także widzenie twórczości z kolei zachodniej Europy. Malarstwo jest po prostu wielkoformatowe, bardzo kolorowe, bardzo energetyczne. Ona jest autorką takiego pomysłu, projektu, żeby mieszkać w obrazie. I na elewacji własnego domu pod Poznaniem wymalowała 400 metrów kwadratowych obrazu. Malowała olbrzymie 156 metrów wraz z 300 osobami, malowała takie przestrzenie. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, ale też i rysunkiem. Ale coś, co Wałbrzyszanie no, znają w jakby innych proporcjach, mianowicie murale, czyli malowanie na tynku. Robi też happeningi i nieistotne, czy to robi w Paryżu, Madrycie, w Tokio, bo tam realizowała te swoje wielkie wydarzenia. Robi to z niezwykłą pasją i jest jej do życia i do twórczości potrzebny kontakt bezpośredni z ludźmi. A można powiedzieć, że to jest takie zderzenie tych kultur, no bo tak, tutaj wschód z jednej strony, już kolejna wystawa, gdzie jest ten rok, a tutaj jednak ta inspiracja tą zachodnią częścią. Proszę pana, no powiedziałabym tak, żyjemy w Europie. Tak naprawdę kultura jest kulturą europejską, tylko ta sytuacja geopolityczna stworzyła bariery w postaci muru. I przez wiele lat ta część środkowo-wschodnia Europy została odcięta od no jakby działań zachodniej Europy, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o sztuce plastycznej, o tym mówimy. Co też nie najgorzej wyszło, bo na przykład charakteryzujemy się, to mało osób wie, że na terenie Polski, na terenie Rosji, Ukrainy, w tym czasie właśnie murów berlińskiego, odcięcia kulturowego, stworzyliśmy własny słowiański surrealizm, czym w tej chwili fascynują się zachodni krytycy sztuki. Ona tak obowiązuje do tej pory? Ależ oczywiście, że trwa i jakby ewoluuje, ale ta jego słowiańskość i jakby takie inność tego kierunku jest bardzo widoczny i w tej chwili bardzo opisywany. W związku z tym w przyszłym roku będziemy pokazywać takiego polskiego surrealistę i bardzo znanego i takiego ukraińskiego. A słowami dałoby się opisać różnicę pomiędzy tym surrealizmem tradycyjnym, a tym właśnie takim. Proszę pana, najbardziej wszyscy znamy twórczość Salvatore Dali. To myślę, że większość osób wie, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o ten typ słowiański, to powiem tak, on się różni specyfiką pod tytułem poetyckość, liryzm, ukłon w stosunku do tak zwanej duszy. Nie wiem, jak to panu powiedzieć, to czy państwu powiedzieć. Słowami, tak jak muzyka tego okresu, różni, słowiańska różni się na przykład od francuskiej czy innej,
Tak, plastyka też się i widzenie też się różni. Bardzo się cieszę, że w przyszłym roku będziemy mieli okazję po prostu zobaczyć. Zderzyć. Zderzyć. W tym roku mamy zupełnie inne jakby zadania. Staram się co roku, żeby te nasze propozycje coś więcej dało, czegoś więcej widz się dowiedział, nie tylko samej treści malarskiej i koloru. Obraz zawsze jest nośnikiem jakiejś treści. Bywało, na przykład w abstrakcji kolorystycznej, że było trochę inaczej, ale wracając do tego pytania profesora realistu, on zawsze niesie tą treść jakby literacką, filozoficzną, często etyczną. Może to taki okres, gdzie no, wszyscy chcieli coś przekazać, ale trzeba było to ukrywać. Może to też tak mówią niektórzy krytycy niemieccy, głównie, czy holenderscy, bo bardzo ich to inspiruje. Ciekawi, dlaczego tak się stało. No, stało się, bo artyści polscy wybitni nie mogli pokazywać do końca tego, czego by chcieli. I potem to się gruntowało co roku, czy co 10 lat gdzieś te nurty się pokazywały. Ale wracam do wystawy Beaty Feltz i chciałabym bardzo Państwa zaprosić, jeżeli macie spadek formy, jest listopad, jeżeli chcecie nabrać energii z malarstwa, to gorąco zapraszam do Bałużyckiej Galerii Sztuki, by była Zamek Książ, do przebywania w kolorowym, przestrzennym, wielkoformatowym świecie malarstwa Beaty i w jej świecie emocji, pozytywnych emocji, choć nie zawsze bywa to czysto tylko radość i dużą ilość, no ja nie wiem, energii pozytywnej, seksualnej energii, bo takie są zawarte treści w tym malarstwie. No, to mnie trochę Pani zaskoczyła, seksualna energia. No, w wielkim formacie to ona zupełnie inaczej chyba wygląda. No tak, oczywiście, że inaczej wygląda i jest, powiedziałabym, dobitniejsza w przekazie bez erotyzmu, źle powiedzianego. Mówimy o tym motorze życia człowieka i tej energii, którą wyzwala z powodu własnej seksualności, więc o tym mówimy. Nie mówimy o jakimś erotyzmie czy patologicznej seksualności. Mówimy o czystej radości i energii, która z tego wynika. Tak. Też będą prace, które myślę, że będą się wielu osobom bardzo podobały z cyklu Galaktyka, gdzie no jest już to mięso malarskie takie niezwykłe, te komety rozdrgane, czerwienie, błękite na czarnym tle. Naprawdę duża radość przebywania w towarzystwie takich obrazów. No to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na wystawę. Tym bardziej, że no, to, o czym tutaj Pani powiedziała, jest dosyć tajemniczo, seksualnie, co też jest tajemniczością. No i... Proszę Państwa, zapraszam gorąco oczywiście, ale tutaj odpowiadając Panu, może troszeczkę każdy malarz, który maluje uczciwie, jest aż albo tylko człowiekiem. Dotyczą go wszystkie sprawy, które dotyczą każdego z nas. Dokładnie. Także ja zapraszamy. Dziękuję za wizytę i za rozmowę. Z Państwem się żegnam i zapraszam na wystawę. Do zobaczenia.